Szwecja. Ten malowniczy kraj, kojarzony z nordyckim urokiem i równością społeczną, ma w swoim bagażu nie tylko słodkie bułeczki i piękne krajobrazy. Choć nie jest zbyt oddalona od Polski, to wiele różni nasze kraje i potrafi zaskoczyć. Ciekawe przepisy i specyficzne podejście do życia, król anarchista, zgniły śledzik i pomysłowe uchylanie się przed podatkami. To tylko kilka ciekawych smaczków prosto ze Szwecji. Model państwa opiekuńczego, cynamonka i eugenika. Co mają ze sobą wspólnego? Odpowiedź na to pytanie również prowadzi nas do Szwecji. Okazuje się, że mieszkańcy chłodnej Skandynawii mają mnóstwo fantazji, jakiej nie powstydziliby się pełni gorącej krwi południowcy. Dziś zapraszam na 101 ciekawostek o Szwecji. Pod koniec najlepsze odloty w tym kraju. Zostańcie ze mną, zapraszam. W Szwecji prężnie działa Stowarzyszenie Wolnomularskie. Szacuje się, że kraj ten zamieszkuje nawet 13 tysięcy masonów. Szwecja ma najwięcej wysp spośród wszystkich krajów na świecie. Aż 267 570. Najdłuższym na świecie mostem, który łączy dwa kraje, jest most nad Sundem. Istnieje on od lipca 2001 roku i jak do tej pory żaden inny most nie pobił jego rekordu. Długość wynosi 7845 metrów, zaś przejazd samochodem trwa na nim 15 minut. Łączy Szwecję z Danią. W Szwecji dozwolona jest aborcja, jeśli rodzicom nie odpowiada płeć dziecka. Szwedzcy uczniowie starszych klas dostają co miesiąc równowartość 187 dolarów za samo chodzenie do szkoły. Do 2009 roku język szwedzki nie był oficjalnym językiem tego kraju. Jan Baptysta, znany szerzej jako Karol XIV Jan, król Szwecji, miał na ramieniu nietypowy tatuaż. Jego rękę zdobił malunek wyobrażający trupią czaszkę ze skrzyżowanymi piszczelami oraz podpisem Śmierć królom. Tatuaż powstał w czasach, gdy przyszły władca był napoleońskim marszałkiem. W Szwecji rodzice mogą wziąć płatny urlop na 480 dni, jeśli urodzi im się dziecko lub jakieś zaadoptują. Istnieje klub golfowy, którego jedna część położona jest w Szwecji, a druga w Finlandii. Na granicy między krajami znajduje się pole golfowe, którego dołki znajdują się po obydwu stronach tej granicy. Szwedzki paszport pozwala na podróżowanie bez wiz do prawie wszystkich krajów na świecie. W Szwecji są uniwersytety, gdzie obcokrajowcy mogą za darmo studiować w języku angielskim. 89% mieszkańców Szwecji zna angielski. W Szwecji i Norwegii zakazana jest reklama przeznaczona dla dzieci poniżej 12 roku życia. Członkowie grupy ABBA celowo nosili ekscentryczne stroje, by uniknąć podatku. Takie ubrania nie należały do kategorii na każdy dzień i dlatego można było wrzucić je w koszty. Król Gustaw III polecił przeprowadzenie eksperymentu, który miał pokazać wpływ picia kawy i herbaty na organizm człowieka. Bliźniakom skazanym na karę śmierci zaproponowano zmianę wyroku na dożywocie, jeśli zgodzą się do końca życia pić 3 filiżanki kawy, pierwszy bliźniak, i 3 filiżanki herbaty, drugi bliźniak. Król nie doczekał końca eksperymentu, został zamordowany. A pierwszy umarł skazaniec, który pił herbatę. Sztokholmskie metro uznane zostało za najdłuższą galerię sztuki na całym świecie. Jest to ogromne muzeum, w którym można spędzić wiele godzin oglądając dzieła. Jeżdżąc metrem natrafić możemy na miłe polskie akcenty. Jeden z nich odnajdziemy na stacji Tęsta. Na ścianach wypisany jest fragment inwokacji z Pana Tadeusza. Ujrzeć tam możemy także napisy Przyjaźń w języku polskim oraz w innych językach.
Ser z mleka łosia. Wydawać się to może nieprawdopodobne, ale Szwedzi naprawdę piją mleko wydojone z samicy łosia. Wytwarza się też z niego sery, które znajdują się na trzecim miejscu na świecie pod względem wysokości ceny. Za kilogram sera z mleka łosia zapłacimy 500 euro. Co interesujące, produkowane są one tylko przez jedno gospodarstwo nazywane Domem Łosiów. Leży ono w Bjurholm w centralnej części Szwecji. W Sztokholmie na spokojnej tafli wody jeziora Mälaren widać dryfujące niewielkie domki. Tak naprawdę to dość ekstrawagancki hotel i to dla odważnych. Utter Inn, bo tak się nazywa, to tak naprawdę podwodna baza noclegowa. Każdy pływający domek mieści aneks kuchenny i jadalnię, pod nimi zaś znajduje się zanurzona na 3 metry w wodzie kapsuła sypialnia. Jest maleńka, mieszczą się w niej dwa wąskie łóżka, pomiędzy którymi stoi szafka nocna i drabinka do jadalni. W ten sposób, tak jak w łodzi podwodnej, można stamtąd podziwiać życie jeziora. Podobno nocleg w takim miejscu daje zupełne poczucie spokoju i izolacji, ale goście zawsze mają szansę zadzwonić i obsługa natychmiast zabiera ich na suchy ląd, bo przecież nie każdy musi lubić taki spokój. Mała prośba, kochani, wielu z Was ogląda, ale nie subskrybuje. Serdecznie zapraszam do kliknięcia w przycisk subskrybuj i aktywowanie powiadomień. Będziecie dzięki temu zawsze na bieżąco z nowościami na kanale i pomagacie tym samym w rozwoju zasięgów kanału. Jeśli film się podobał, koniecznie zostaw łapkę w górę. Kontynuujmy. W Szwecji każda rodzina, która chce zmienić kolor swojego domu, musi uzyskać na to pozwolenie i posiadać licencję malarską bądź wynająć firmę malarską. Na terenie prywatnym istnieje możliwość rozbicia namiotu na 24 godziny. Prawo to dotyczy również nieogrodzonych terenów wojskowych. Rząd nakazuje, aby przy ruchliwych drogach budować płoty, co ma zapobiegać wbieganiu łosiów na jezdnię. Oficjalny profil Szwecji na Twitterze co tydzień prowadzony jest przez innego obywatela wybieranego w drodze losowania. Okna odgrywają tutaj ważną rolę. W przeciwieństwie do Polski nie znajdziemy w nich firanek. W ten sposób pokazują, że nie mają nic do ukrycia. Szwedzi okna ozdabiają różnego rodzaju lampkami i światełkami, a na parapetach ustawiają rozmaite przedmioty, takie jak wazy, świeczniki, figurki, lampki czy świeczki. Alkohol można tu zakupić do godziny 18 w tygodniu i do 15 w weekendy, jeżeli oczywiście ma się ukończone 20 lat. Największy i najbardziej szalony park rozrywki w całej Skandynawii znajduje się w Göteborgu i szczyci się jednymi z najwspanialszych, najdzikszych i najszybszych roller coasterów na świecie. W Szwecji jest najwięcej restauracji McDonald's w Europie, mimo że liczba mieszkańców oscyluje wokół zaledwie 10 milionów. Szwedzki rząd na przykład jako pierwszy na świecie zakazał stosowania kar cielesnych na dzieciach. Było to w 1979 roku. Są jednak takie karty historii, o których Szwedzi pewnie woleliby zapomnieć. Jedną z takich rzeczy jest to, że na początku XX wieku dużo mówiło się tu o higienie rasy. W latach 1934-1975 dokonywano przymusowych sterylizacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Szwedzkie prawo sterylizacyjne było najdłużej obowiązującym takim prawem na świecie. Co prawda państwo wypłaciło później odszkodowanie osobom poszkodowanym, ale jednak pokazuje to, że obraz Szwecji wcale nie jest taki idealny, jak czasem chciałoby się wierzyć. Wracając do luźniejszych tematów, jeśli interesujecie się szwedzkimi tradycjami, mogliście słyszeć o tak zwanym jevlebokken, czyli koźle z jewle. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dużych rozmiarów słomiany kozioł, który co roku w okresie przedświątecznym staje na rynku miasteczka Jewle. Byłaby to całkiem sympatyczna tradycja, gdyby nie to, że tradycją stało się również, że co roku ktoś go podpala.
Światowa gra Minecraft była jednoosobowym hobby szwedzkiego programisty Markusa Perssona. W 1910 roku Szwecja jako pierwszy kraj europejski utworzyła parki narodowe, głównie w górskich obszarach Norrland. Pomogło to uchronić przed eksploatacją części ostatniej dzikiej przyrody w Europie. Ponad 2/3 kraju pokrywają lasy, w większości igliste, które są domem dla całej masy przebogatej fauny. Narodowym zwierzęciem jest łoś euroazjatycki. Szwedzkim symbolem jest również kos zwyczajny, a na narodową roślinę Szwedzi wybrali brzozę brodawkowatą. Szwecja istnieje od około 970 roku, a jej pierwszym królem, którego istnienie można potwierdzić historycznie, był Erik Zwycięski. Jego żoną z kolei była Sigryda Storroda, która prawdopodobnie była córką Mieszka I. 6 wieków później kolejną polską królową Szwecji została Katarzyna Jagiellonka, żona Jana III Wazy. Król Szwecji, a także jednocześnie Danii i Norwegii, został piratem. Urodzony w pomorskim Darłowie, był postacią bardzo barwną, nawet jak na średniowiecze. Po tym jak Erik Pomorski został zmuszony do zrezygnowania ze szwedzkiej korony, zbiegł na Gotlandię, gdzie został piratem i łupił statki towarowe na Morzu Bałtyckim. Został pochowany w polskim Darłowie, tam też spoczywa do dziś. Obecnie możemy tam obejrzeć jego pomnik i sarkofag. W Szwecji wydawana jest najstarsza gazeta na świecie. Jest to gazeta rządowa, której założycielką była królowa szwedzka Krystyna Wazówna. Jest wydawana nieprzerwanie od 1645 roku. Na terenie Szwecji występuje około 50 tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Szwecja jest więc domem dla 32% wszystkich gatunków żyjących w Europie. Najdłuższa europejska granica lądowa również należy do Szwecji. Granica z Norwegią ciągnie się na długości 1630 km. Najwyższym punktem Szwecji jest Kebnekaise, szczyt o wysokości 2096,8 metra nad poziomem morza. Szczyt położony jest w szwedzkiej Laponii około 150 km za północnym kołem podbiegunowym. W Szwecji znajduje się 95 700 jezior o wymiarach powyżej 100 na 100 metrów. Szwecja była pierwszym krajem na świecie, który stworzył rządową agencję ochrony przyrody. Agencja Naturvårdsverket powstała w 1967 roku i odpowiada bezpośrednio przed szwedzkim ministrem środowiska. W Szwecji żyje na wolności około 300-400 tysięcy łosi. Około 35% Szwedów nie identyfikuje się z żadną religią. Ponad 18% społeczeństwa to ateiści. Około 11% nie zaprząta sobie religią głowy w ogóle, a ponad 4% to agnostycy. Szwecja była pierwszym na świecie krajem, który wprowadził wolność prasy. Miało to miejsce w roku 1766. Związki homoseksualne w Szwecji są legalne od 1944 roku. Pary jednopłciowe mogą również od 2003 roku adoptować dzieci, a od 2009 roku brać ślub. Szwed Rune Elmqvist wynalazł w 1958 roku rozrusznik serca. Ze Szwecji pochodzą też takie usługi jak Skype czy Spotify. Ze Szwecji pochodzą również słynne zespoły ABBA, Roxette, Ace of Base, Europe czy Alcazar. Szwecja jest trzecim pod względem wielkości krajem Unii Europejskiej, ale przedostatnim pod względem gęstości zaludnienia. Ze względu na obniżenie terenu spowodowane przez wydobycie rudy żelaza, konieczne było przeniesienie niemal całego miasta Kiruna o kilka kilometrów. Część budynków przeniesiono, część pozostawiono. Była to największa tego typu operacja na świecie. Szwecja to kraj wynalazców.
Rejestruje się tu najwięcej patentów w przeliczeniu na mieszkańca. Najsłynniejszym szwedzkim wynalazkiem jest dynamit. Stymulator serca, ultradźwięki, soczewka, lodówka i mysz komputerowa to znane przedmioty, które zostały wynalezione w Szwecji bądź przez Szwedów, którzy tu nie mieszkali. Kopalnia miedzi w Falun zakończyła wydobycie w 1992 roku po 1300 latach nieprzerwanej działalności. Dawniej Szwecja miała przez jakiś czas swoje kolonie. Kilka osad na wybrzeżu Gany, Tobago, Guadalupe, San Bartolomeu i Nową Szwecję, terytorium leżące obecnie na terytorium Stanów Zjednoczonych. Kolonie zmieniały co jakiś czas zarząd. Tobago zostało przejęte przez Brytyjczyków, Guadalupe i San Bartolomeu odkupili Francuzi, a Nową Szwecję zdobyli Holendrzy. Po zdobyciu przez Holendrów stała się częścią Nowych Niderlandów. Szwedzka pisarka Selma Lagerlöf była pierwszą kobietą, która zdobyła Nagrodę Nobla w 1909 roku. Szwedzka firma Volvo w 1959 roku wymyśliła pasy bezpieczeństwa. Okazały się na tyle skuteczne, że firma bezpłatnie pozwoliła innym producentom korzystać ze swojej technologii, aby zapewnić większe bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Obecnie szacuje się, że szwedzkie pasy ratują ludzkie życie co 6 minut. Uniwersytet w Uppsali został założony w 1477 roku i jest najstarszym uniwersytetem w krajach Skandynawii. W bibliotece uniwersyteckiej można znaleźć dzieła zagrabione przez Szwedów podczas najazdów na Polskę. Położony na 14 wyspach Sztokholm nazywany jest często Wenecją Północy. Miasto Karlskrona położone jest na 33 wyspach. W Szwecji rozciąga się największy na świecie model Układu Słonecznego. Wyznaczają go obiekty rozmieszczone od Sztokholmu aż po koło podbiegunowe. Do modelu wciąż dołączane są nowe obiekty. Słońcem zaś w tym Układzie Słonecznym jest budynek Avicii Arena, Globen. Szwedzkim dzieciom nie można nadać imienia IKEA, Elvis, Metallica czy Superman. Duża część produktów firmy IKEA nosi nazwy szwedzkich, duńskich lub norweskich miast i miasteczek. 3 września 1967 roku w ciągu jednego dnia w Szwecji zmieniono organizację ruchu z lewostronnej na prawostronną. Dzień zmiany nazywany jest Dagen H. Od 2012 roku jedną z religii zalegalizowanych przez szwedzki rząd jest kopimizm, czyli tak zwana religia file sharing. Najważniejszymi symbolami tego swoistego zgromadzenia religijnego są skróty CTRL plus C oraz CTRL plus V. Jego wyznawcy uznają informację za świętą, a jej kopiowanie za najwyższy z sakramentów. Istnieją dwie wersje języka szwedzkiego. Łatwy i trudny. 70% ludności nie używa na co dzień drugiej wersji trudnej, nie znając w ogóle w większości jego słów. Do wieku 20 lat można naprawiać swoje zęby za darmo. Można nawet chodzić co tydzień na wybielanie. 80% dorosłego społeczeństwa pije tylko w weekendy. W tygodniu ciężko na ulicy znaleźć nietrzeźwą osobę. W Szwecji znaleziono najstarszą prezerwatywę zrobioną ze świńskiego jelita. Pochodzi ona z 1640 roku. W 1972 roku w Ängelholm stanął pomnik UFO. To niewielki monument przedstawiający kosmiczny talerz. 26 lat wcześniej pewien mężczyzna z tej okolicy spotkał kosmitów. Wkrótce stał się sławny w całym kraju i zarabiał sporo pieniędzy na sprzedaży leków przeciw alergii na pyłki. Ciekawe, może pomysł na lek dostał od obcych? Nie ma co się jednak śmiać, szwedzki pomnik UFO to prawdziwy ewenement. Jeszcze tylko w jednym kraju na świecie stoi taki monument. Gdzie? Oczywiście w Polsce, w Emilcinie koło Opola Lubelskiego. Jednym z najdziwniejszych świąt w Szwecji jest Surströmmingspremiere, święto kiszonego śledzia. Najpopularniejszym łamańcem językowym jest far 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 nej inte far 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 for lam.
Oznacza to: ojcze, czy owce mają owce? Nie, owce nie mają owiec, owce mają jagnięta. Napojem narodowym jest kawa. Szwecja jest jednym z liderów na świecie pod względem spożycia kawy na jednego mieszkańca. Fika to taka szwedzka siesta. Przerwa kawowa w pracy, sprzątaniu czy innych czynnościach ma tu niemal rangę instytucji. Kawa podawana jest z ciasteczkami lub lekkimi przekąskami. Do fika kupujemy popularne cynamonowe bułeczki. Przed wyjazdem do Szwecji nie potrzeba odwiedzać kantorów, aby wymienić gotówkę. Jest to kraj, w którym kartą można zapłacić praktycznie wszędzie. Nawet najmniejsze sklepiki, poczty, kioski czy biblioteki lub publiczne toalety obsługują płatności bezgotówkowe. Szwecja jest pierwszym krajem na świecie, który zamiast benzyny zaczął używać biopaliwa. Dzieci powinny odwiedzić pełen niezwykłości świat Astrid Lindgren w Vimmerby. Każdy zakątek tego bajkowego parku wypełniają kolorowe budowle, w których każdy może robić to, czego tylko dusza zapragnie, a wyobraźnia pozwoli. Można tu bawić się w chowanego razem z Pippi Langstrum, zrobić zakupy w miniaturowym sklepie albo szukać na dachu Carlssona. Szwecja testowała loterię fotoradarów, w której osoby przestrzegające ograniczeń prędkości były zapisywane na losowanie puli nagród ufundowanej z kar płaconych przez kierowców, którzy dostali mandaty. Honorowi dawcy krwi w Szwecji otrzymują wiadomość SMS za każdym razem, gdy ich krew zostanie użyta do ratowania czyjegoś życia. Aby móc puszczać fajerwerki, należy uzyskać zgodę policji. Można także starać się o uzyskanie licencji na odpalanie sztucznych ogni bez konieczności zgłaszania tego na policję. Goodies to supermarkety z przeróżnymi słodyczami w tej samej cenie. Wchodząc do sklepu, należy zaopatrzyć się w łopatkę i torebkę. Po skończonych zakupach płacimy za wagę wybranych produktów. Rząd przesyła ci wypełniony już formularz podatkowy i jeśli nie masz do niego żadnych zastrzeżeń, wystarczy, że potwierdzisz go przez internet, aby zapłacić podatki. Gdy przedsiębiorstwa redukują etaty, stosują zasadę wymuszoną przez związki zawodowe, polegającą na tym, że ci z najdłuższym stażem zostają, a z najkrótszym odchodzą w pierwszej kolejności. Tu możesz też pójść na zwolnienie lekarskie nawet w trakcie urlopu. Rodzice otrzymują w sumie 13 miesięcy urlopu macierzyńskiego, a ojciec jest zobowiązany wykorzystać z tego urlopu co najmniej miesiąc. Dyskutowano o tym, by przedłużyć urlop do 15 miesięcy i zobowiązać ojca oraz matkę do tego, by każde z nich wykorzystało z niego co najmniej 5 miesięcy, a pozostałe 5 podzielili według uznania. Około 20% posterunków policji zamykanych jest podczas wakacji, ponieważ wszyscy są na urlopie. Prawie każda miejscowość w Szwecji ma swojego seryjnego mordercę w gatunkowych powieściach. Często oprócz lampki w oknie można zobaczyć kwiaty i jakieś bibeloty. Ale to jeszcze nic w porównaniu z lusterkami przy oknach, które pozwalają obserwować to, co się dzieje na zewnątrz. I według tradycji w ten sposób żony marynarzy wiedziały, czy ich mężowie wracają do domu. Stałym elementem szwedzkiego pejzażu i stylu są czerwone drewniane domy, a właściwie domki pomalowane rdzawo-czerwoną farbą. Ten kolor nazywany jest czerwienią faluńską od stosowania pigmentu z kopalni miedzi w Falun w Szwecji. Na temat popularności tego koloru krążą różne opowieści. Jedna z nich głosi, że styl ten miał naśladować gotycką cegłę w czasach, gdy Szwedów nie było stać na murowane budynki. Kolejna ciekawostka, której nie zobaczycie w Polsce, a zobaczycie w Szwecji. Przy wielu domach są maszty z flagami Szwecji, a podobno tylko Amerykanie tak kochają swoją flagę. Czy to wieś, czy to miasto, niebieska flaga z żółtym krzyżem łopocze na wietrze. Szwedzki Bank Narodowy jest najstarszym bankiem na świecie funkcjonującym od 1668 roku.
W tym skandynawskim kraju można bardzo tanio zaopatrzyć się w meble, piękne bibeloty, cenne wyroby ze szkła czy antyki w second handach. W Szwecji możecie bezkarnie pić kranówkę. Nie śmierdzi chlorem, nie ma koloru dobrze wyleżakowanej whisky, brzuch was od niej nie rozboli. Szwedzka kranówka jest prima sort, nie ma się czego bać. Serio, serio. Minimalizm w szwedzkich miejscowościach nadmorskich bije po oczach Janusza i Grażynę. Bo niestety nie znajdą tu miliarda budek z lodami, kebabami, rybką i wszelkiego asortymentu chińskiego badziewia. Jeśli trafi się jakaś knajpka albo sklepik z pamiątkami, to będą one wtopione w tło i na pewno nie obklejone z góry do dołu banerami reklamowymi. Szwecja tak dobrze radzi sobie z recyklingiem, że zabrakło jej śmieci i importuje rocznie 80 tysięcy ton z Norwegii. Korea Północna jest winna Szwecji 300 milionów euro za około 1000 samochodów Volvo i co 6 miesięcy Szwecja wysyła im przypomnienia o zapłacie. Szwecja jest trzecim co do wielkości krajem Unii Europejskiej pod względem powierzchni, ale ma drugą od końca gęstość zaludnienia. Mieszkają tu zaledwie 23,5 osoby na kilometr kwadratowy. Słynny szwedzki hotel Ice, budowany co roku z gigantycznych kawałków lodów nad rzeką Tron, jest obecnie zobowiązany przez Krajowy Zarząd Mieszkaniowy Boverket do umieszczenia w nim alarmów pożarowych, mimo że są one w całości wykonane z zamarzniętej wody. W Sztokholmie w Szwecji, na północ od Uniwersytetu Sztokholmskiego, znajduje się osiedle mieszkaniowe, które ma tradycję, że o 22 w każdy wtorek mieszkańcy otwierają okna i krzyczą przez kilka minut, aby odciążyć się od stresu spowodowanego egzaminami uniwersyteckimi. Szwecja, ten malowniczy kraj kojarzony z nordyckim urokiem i równością społeczną, ma w swoim bagażu nie tylko słodkie bułeczki i piękne krajobrazy. To też miejsce, w którym przez długi czas trwała polityka eugeniczna. Idea doskonalenia ludzkiej rasy poprzez kontrolę nad rozrodem i eliminację tzw. niepożądanych jednostek. Szwecja uznawana jest za jedno z najlepszych do życia państw w świecie. Jest to kraj z najniższym wskaźnikiem ubóstwa ludzkiego świata, co oznacza m.in. najmniejszą liczbę analfabetów czy bardzo niski odsetek osób żyjących na skraju ubóstwa. Na północy Skonii, na brzegu półwyspu Kulahavlon, kilkadziesiąt lat temu powstało niezwykłe miasto. Wzniósł je artysta Lars Vilks. Lars latami zbierał drewniane elementy wyrzucone przez morze i budował dziwne konstrukcje przypominające wieże. Kiedy się na nie patrzy, trudno oprzeć się wrażeniu, że wyglądają jak scenografia do jakiegoś strasznego filmu o świecie po wielkim kataklizmie. Twórca nazwał swoje wieże nimis, co oznacza w łacinie za dużo. Największa z konstrukcji wyrosła na 15 metrów wysokości. Działania artystyczne Vilksa są niezgodne z prawem, ponieważ instalacje znajdują się w rezerwacie przyrody. Ale artyści drobiazgami się nie przejmują i wkrótce Lars zbudował zamek, tym razem z kamieni i betonu. Nazwał go Arks, czyli forteca. W 1996 roku w miejscu, gdzie stoją te dziwolągi, ukonstytuowało się samozwańcze państwo Ladonia. Ma powierzchnię zaledwie 1 km², za to kilka hrabstw, królową, własną walutę, flagę i niezliczoną ilość ministrów od spraw wszelakich. Kiedy Ladonia proklamowała niepodległość, Nimis i Arks stały się jej narodowymi pomnikami. Państwo miało przez chwilę i trzeci pomnik, ale ten został jednak zdemontowany przez władzę. Rozeźleni monarchowie Ladonii wypowiedzieli z tego powodu wojnę najpierw Stanom Zjednoczonym, a następnie San Marino. Nie ma to jak rozmach. Chętnie są tu widziani turyści, a w lecie podczas licznie odbywających się imprez można trafić nawet na kogoś z ladońskiego rządu. W zależności od szczęścia może to być minister od spraw szachów i sera, minister kuchni pana azjatyckiej, oraz lider ladońskich przyjęć na jednorazowych naczyniach.
Może być też minister szaleństwa i euforycznych podróży, albo jak najbardziej zwyczajny minister do spraw zwierząt, a w szczególności krów. Jedno jest pewne, w Ladonii wszyscy dobrze się bawią i trudno znaleźć w Europie drugie tak zwariowane państwo. Można powiedzieć, że jest tu i strasznie, i śmiesznie. Bo choć Ladonia żyje głównie w wyobraźni swoich kreatorów, to wzniesione na brzegu budowle są jak najbardziej realne, a nawet nieco przerażające.